Dzień dobry, witam was serdecznie, moje teletubisie, plastusie i purposze. I tak mania. A Flynn dalej nie ma. A Flynn dalej, nie no, spokojnie, Flynn jeszcze ma czas. No tak, chyba, w sumie się, tak. Możemy sobie kliknąć na trackmanie, żebym mógł jechać, by było chyba trochę wygodniej, nie? No, myślę, że dodałoby to tam z pół sekundy do czasu. Tak. Kojarzę tą planszę, ja bardzo lubię, nawet 37 lokal to zrobiłem. A bo się do tyłu jedzie, nie? Właśnie, coś mi tu nie grało, nie? Tak, oczywiście nie obyłoby się bez problemów, bo jakżeby, deckboard przestał mi działać. A czemu aż ty się nie gorzej? Musicie mu dać, zarobić na streamach, na jakiegoś stream decka porządnego. Nie chcę stream decka. W sumie też nie uważam to za wyrzucenie pieniędzy w buta. Tak, nie za te pieniądze, oczywiście. No, żeby był faktycznie tańszy troszeczkę, to tak, to spoko, to by, no. Petarda, nie? Gdyby to kosztowało ze 200. Mhm. Ja się zastanawiam, jakby sobie, bo ja mam klawiaturę TKL właściwie, nie? Mhm. Czy sobie nie dokupić klawiaturę numerycznej na przykład na USB, nie? To nic ci nie da, próbowałem. Kombinowałem i po prostu rozpozna to jako drugą klawiaturę, ale dalej będziesz te same przyciski wciskał. Znaczy się, no nie te same przyciski będę wciskał, no bo ja nie mam numerycznej u siebie, nie? Aha. No mówię, TKL. Ten kill less. Jakoś tak to się nazywa, nieważne. To ta bez właśnie numerycznej, nie? Okej. I wtedy bym sobie mógł numeryczną wykorzystać do sterowania, i dlatego się zastanawiam. Czyli ja korzystam z numerycznej do sterowania na co dzień, no to... No. Tylko ja przerzucam między stanami, trochę mało tych przycisków się robi. Mm-hmm. No i niestety musisz pamiętać, który jest który. No, zawsze sobie coś idzie nakleić, nie? No niby tak. Ale to wiesz, to zaraz się coś zmieni, trzeba będzie... to takie kombinacja. Natomiast tak, jest to... No nie, no bez... Ja na numerycznej połowę sten mam ustawionych, nie, więc... To by też tak tutaj delay kiepskiego trybi? Znaczy się reset? Nie, to wszystko mi... Co cucho? Aha. Chyba coś znowu z twoimi internetami. No ale się nie przerywa i to jest dziwne i... Ajajajajaj. To może delay nie trybi. Obraziła się klawiatura, że sobie coś dokupować i... No patrz no. No, ktoś, to... ktoś bez niku wszedł na serwer. No widzę. Ty, no jakiś... Coś jest nie tak, bo... Nie, no mi normalnie wszystko działa, jak najbardziej. A tak zachwalałeś tą swoją klawiaturę i co? Zajebista ta klawiatura z Biedronki. No i... Bo nie taka znowu zajebista, skoro nie chce działać w najważniejszych momentach dla ciebie, bo przegrywasz ze mną. No, ale zastanawiam się, czy to jest wina klawiatura, czy fetyszy internetu, bo ja przyjeżdżając przez checkpointa mam jakiś... Ach... Mam jakieś, wiesz, od razu straty o kosmiczne, nie? Znaczy ja też tutaj mam od PB, od tego pierwszego checkpointa mam minus 100, nie mam pojęcia. Ach! Tak szybko pojechałem, że przyrżnąłem w metę. No i 447 straty na pierwszym checkpointie, to nie. No, nie. Ja mam powiedzmy 49 tysięcznych strat. No to tam jeszcze jak mam te 50, tam 40, 50 to jeszcze pół biedy, nie? No to tam jeszcze rozumiem, że coś mogłem zrobić nie tak, nie? Ale... Ale nie jak się robi pierwszy, nie jak się robi pierwszy czas i 60 lokal, nie no. Nie no, to ja 37 lokal tu mam. Ale początek miałem gorszy, wiesz? Ach, poprawione. Przepraszam. Nie no, spoko. A to dalej ciulowy czas w stosunku do mojego PB. Ja mam 11488. Co jest nie tak z tą mapą, nie? W sensie? Bo delay mi tu... Nie trybi mi delay, nie? No. Ale backspace już tak, znaczy się S w moim przypadku. No to chyba jednak to jest klawiaturą. Mówisz? No kurde, no trudno. Sprawdź sobie na tekście na przykład, czy delete ci zadziała. Napisz coś na czacie i... Kurwa! Poprawiałem. Ja też poprawiałem. Swoje PB nawet poprawiałem. No ja swoje PB też poprawiałem. Tylko, że nie zmieściłem. No trudno, no Macieras jeszcze nas objechał, co za Macieras? Co za materac w ogóle, no? 2000. Ale do PB 2000, o! 2000 z niewagi, to dobre. To dobre.
Ach, no co powiem, trzeba poradzić. No faktycznie, faktycznie coś delayed. To delay po prostu cię nie działa. No, no, no. Czekaj, to ja to muszę... Po polsku naprawiać, dobrze, rozumiem. Dalej nie pomaga. No nic, będę go trochę mocniej dusił, no życie. Będzie trochę głośniej słychać głośną klawiaturę. Będę go mocniej dusił. Kulfan 2022. A na odcinku ze mną to źle brzmi. Tak. To to jest nie, za dzika pansza, 107 rekord mam. Ja 140, ale ona jest jakaś strasznie prosta i mi się do niej podoba, że ona jest taka prosta. Szczególnie z niedziałającym deletem, gdzie trzeba dużo klikać deleta i... Aj, uślizgu, to jest właśnie najgorsze. Limit. To tu chyba nie można uślizgu kół. Tu nie można w uślizg kół. Zresztą możemy przerwać i sobie naprawić tego deleta. Nie chce mi się. Zresztą nie wiem, co go boli, wiesz? Ja jest... przypuszczam, że jakiś paproch się dostał po prostu. Też tak podejrzewam, nie? I że jest śmieciek pomiędzy, wiesz... Tylko z drugiej strony, czemu jak mnie resetowało checkpointa, to miałem takie duże straty czasu, nie? Właśnie od, start, nie od startu jak leciałem. No to takie trochę podejrzane, nie? Ich weiß nicht. No trudno się mówi, no. Trudno się mówi, będę napierdalał. Nie chcę mi się szukać teraz, gdzie się osmijało klawisze, bo bym na szybko sobie zrobił pod jakiś inny klawisz reset i by chyba było. Chyba nie można w trakcie gry, musiałbyś wyjść z do menu, jeżeli dobrze pamiętam. Patrzymaj mi piwo! Czek, no, montaż na żywo, opcje, gdzie tu jest, kolor smug, pseudonim, lokacje, nie. Prywatność, żadnej prywatności. No, udostępnij wszystkie klaksony, super. Nie, tu, tu. A czekaj, bo tu jest przecież u góry jest zakładka sterowanie, ty kulfon, ty debilu. Poddaj się, D. Ha! Kurde, no i wszystko w temacie. Panie, no i kurde. I teraz będziesz pamiętał, że poddamasz poddawanie się? Nie. No, no właśnie. Ale obok mamy restart z checkpointa, bo pod Eską mam restart z checkpointa, wiesz to, także... Będzie się mylić. Będzie mi się mylić, ale specjalnie dałem poddaj, teraz muszę na dwie ręce grać, kurde, normalnie. No i już koniec. Tak, koniec z palmą. Koniec z paleniem. Nie ma tak łatwo. Poczuj to, jak to jest być profesjonalnym graczem. Co ta Trackmania z ludźmi robi, żeby już Trackmania, kurde, robiła walkę z nałogiem, no. No nie? Znaczy to twoja klawiatura z Biedronki akurat robi tam a nie Trackmania. Co teraz działa normalnie? Restart? Tak. Widziałeś od razu. Doktor, od razu cię objeżdżam. Doktor Purposz postawi diagnozę, to nie ma chuja we wsi. Tak. Niczym fit. Ja na razie w ogóle mam mega problem z tą planszą. Kompletnie do mnie nie przemawia i nie wiem, o co tu chodzi. Pierwszy zakręt trzeba mocno od lewej wziąć. Czemu znaczy tak? Się w sensie nie pierwszy od startu, tylko ten już po tym jak zjeżdżę. Żebyś go w miarę, że tak powiem, płasko zrobił, nie? A, ostatni. Nie ostatni. Przecież cały czas płasko robię. Wszystkie no są... w sensie... Zjeżdżasz z górki i masz zakręt w prawo do checkpointa, nie? I potem wyskok. No to właśnie masz ten zjazd w prawo do checkpointa, to żebyś go wziął od lewej, zaczął troszeczkę, wtedy go przejeżdżasz blisko wewnętrznej bandy, nie? Okej. Okay. Ty trybisz coś? Trybisz, nie? Nie. Tak myślałem. Ja tu wszystko przejeżdżam, że tak powiem, na szpileczki i jest PKP. Więc nie rozumiem. Cały czas tutaj poprawiam, tylko ten ostatni zakręt jest najgorszy, moim zdaniem. Chyba, że jedziemy na dwóch różnych serwerach. A, też tak może być. Kurde, tego nie wziąłem pod uwagę.
Nie no, bo jako wiesz, ten zakręt jak go weźmiesz od samego środka tak idealnie, no to go szeroko dość bierzesz, nie? Potem nie wyskakujesz to tak fajnie tam potem prosto, tylko tak... Aha, chodzi ci o to, żeby nie lecieć za długo, dobra, kumam. Okej, okay, no to teraz rozumiem. Powiedzmy. No w każdym razie cię objechałem, to się liczy, nie? Żeby jak najbardziej płasko z niego wyjść, rozumiem. No, tak. No, cały czas o tym mówię, no, że płasko, no. Mówiłem, że płasko. O nie. Co to jest? Skakanie, to trasy. O nie. To fajne takie, co my je lubimy. Tak. Ja 43 i tak no nie lubię tej mapy. I tak tego nie dojedziesz tym razem. Wiem. Właśnie. To mnie martwi. Że mu trochę nie chciał zamiast hamulca D wciskać, bo to będzie lipa trochę teraz. Dolecę? Nope. Nie dolecę. Nie dolecę. Znaczy ja tego... W pierwszym przejeździe. Ty gadasz, że to dojechałeś. No, człowieku. Bo tu trzeba 180 wykręcić, dobrze pamiętam? No. O, to jest tyle, że poprawiam swoje PB. To słabo. Aj, nie doleciałem, kurde. Minimalnie prędkości brakło. Ja tu w ogóle mam 2,5 sekundy straty na pierwszym checkpoincie, więc nie wiem, gdzie popełniam błąd. Wallbang? Wallbang. No jak wystartujesz, to nie skaczesz tą platformą, tylko to wallbangiem się wybijasz w prawo, nie? Aha, i w ogóle nie gra slajdujesz? Praktycznie? No, praktycznie nie. Okej. Okay. No to faktycznie może to pomóc? No, podobno. No, jest, nawet sekundę już poprawiam. Ale nie dolatuje. No i co teraz? Nie wiem. Już kombinuj. Ale za szeroko to poleciałem. Trochę. No, zdecydowanie za szeroko. Ja już dwa razy byłem na tej drugiej platformie. Mhm. I tą drugą platformę czasami trzeba przyciągnąć tego kręciołka. No ja wiem. Żeby 180 wykręcić, żeby w drugą stronę się ustawić. Tak, tylko, tak, że... tak. To czasami nie jest takie znowu proste. No. O, doleciałem! Kurde, myślałem, że nie dolecę do tego drugiego tego i... No kurde, przecież... Ale trochę ładnie mi weszło tutaj. Właśnie, nie może nie dojedziesz. Znaczy, ja się cieszę, że nie dojedziesz, nie? Ja tam się bardzo cieszę, że nie dojedziesz. Chyba, że dojedziesz. To się już nie będę cieszył. Nie, no nie wchodzi mi drugi grasslide. Mimo, że jestem 100% pod kątem, wiesz, dobrym i tak dalej. No dlatego jego jest dobrze przekręcić aż i wtedy se potem odkręcasz się w drugą stronę i wtedy masz większą szansę, że załapie, nie? Poprawiam 5 sekund. Ile? 5 sekund poprawiłem swoje PB, 60 lokal. O kurde, pięknie. 5 sekund, nieźle. No ja bym chciał chociaż na swoje PB dojechać, to byłbym zadowolony. Ajajajajaj. Kurde, ale coś, jakąś taką dziwną małą prędkość mam tam na tym pierwszym skoku, tak? Co mi się nie podobywuje troszkę. No właśnie ja też tak. Ja w ogóle mało mówię, właśnie zauważyłem, przepraszam najmocniej, ale po prostu. Się skupiasz. Tak się próbuję skupić, żeby to w końcu dojechać jakoś porządnie, bo tyle razy co już jechałem tą planszę. Aj, przekręciłem pierwszy skok, a było dobrze. To już po prostu jest niesamowite, a. A ciągle jesteś do poprawy, nie? Tak, i to wręcz ogromne ilości są do poprawy, a. Ach, przytarłem. Ale już chyba w ogóle przekręć. Aaaa, za dużo przekręć! O, załapało mi checkpointa, mimo że przejechałem pod. Pewnie będzie gorszy czas, bo starsza to zajechałem. Kurde. No, sekundę gorzej.
God damn it. I mean, Alak, damn it. God damn it. I mean, Allah, damn it. Tak. No cóż, ale w ogóle checkpointa przejechałem tak po zewnętrznej stronie tego kółka, jak go załapało jeszcze, nie? Kurwa! Masz! Czyś byś nie zdążył? Tak, 2 sekundy poprawiałem. I zabrakło mi takiej szpiluni. Szpiluni. 2 sekundy poprawiałem! 2! No to pięknie. To pięknie. Bo to mi tym razem oba grasslide weszły po prostu perfekcyjnie. No ja trochę za bardzo przekręciłem drugiego grasslide'a, bo też szedłem fajnie i z dobrą poprawką, ale przekręciłem drugiego grasslide'a i... No i się zesrało się. Co to jest za mapa? Niestety pamiętam. Tylko nie pamiętam, gdzie tutaj optymalna ścieżka była. Środkiem. Nie, środkiem nie. No jak nie? Jak środkiem, co, po wodzie? No środkiem, no patrz, no i jedziesz i robisz 116 lokal na przykład, nie? Znaczy się, nie no, najpierw na prawo, a potem czy tam na lewo, a potem przejeżdżasz na środek, na przyspieszacza, nie? Nie no, tutaj ja tu mam 99 lokal, akurat. No i pewnie też środkiem. Jak... No, w sensie skaczesz z początku na bok, a potem zjeżdżasz na środek na przyspieszacza, nie? A no to tak, no to no. No dobra, myślałem, że środkiem. Nie, no, no co ty, niepoważny jesteś. No właśnie, ja nie wiem, co ty wiesz, ty z tobą to wszystko jest możliwe, ty, więc... Głupi czy z Zielonej Góry? Ty głupi kurwa jesteś, czy co? Potroszę wszystkiego. Niepoważny, czy fan Falubazu, czy... No to nie, to w sumie jeden i ciul. Musisz sobie zdawać sprawę, znając mnie, że w momencie, w którym zaczynasz jeździć po falobazie, to jeździsz tak, że moim dziadku, zmarłym ojcu i wszystkich po kolei tak to nie, odbieram. Nie, ja jeżdżę po obecnym falubazie. Nie. Ja, wiesz, to jest cały czas ten sam falubaz, więc... No nie jest ten sam falubaz, bo teraz jest ten chujowszy falubaz. Ten, co nie umie jeździć. Chujowszy mój ojciec, chujowszy mój dziadek. Dobra. Mój wujek. I wszyscy po kolei. Nie. Jak oni jeździli, to falubas był dobry, a teraz widzisz, co się ale dzieje. Ale to jest ten sam falubas, to jest dalej no właśnie ta sama rodzina i tak samo... No właśnie, właśnie nie, bo widzisz, teraz zabrakło rurażu w falubazie i falubas jest chujawarty, nie? No już to po prostu rury nakręcają falubas, no. Nie, dobra. Znaczy, to jest niesamowite, że ci to bawi, bo ja mówię teraz poważnie zupełnie, że dla mnie to jest naprawdę świętość i ważna rzecz, no po prostu. Ale ja ci mówię, no widzisz, jak oni działali w tym klubie, to był dobry klub, a teraz... Ale nie działali w tym klubie nigdy. Jak to nie? No w innych jeździli. To czekaj, to teraz nie ogarniam, to jak byli związani z falubazem? No także wszyscy byli z Zielonej Góry i dla nich to też była świętość, no. Ja myślałem, że oni po prostu, wiesz... Nie, no jeździli, w Częstochowie. Ja myślałem, że oni w falubazi. Znaczy, wiesz, oni już wtedy wiedzieli, dziadek że... Dziadek w falubazie jeździł akurat. Aha, dziadek no. Tak. No. Wujek w Częstochowicach i w Częstochowie. Także w wielu miejscach. No, wiesz, mnie to bawi, bo ja tam nie jestem jakiś mega szuszlowiec, wiesz to. No ja wiem, no ale ja ci mówię, że mnie to wpienia, no. Dobrze. To jest tak jakby jeździć po mojej rodzinie, no. Nie. To jest tak jakby jeździć po jakimś chujowym żużlu. W sensie materiale gruntowym żużlu. No ty jesteś bezczelny. No co za człowiek, no. Tak. Dobra. Przemilczę. No nie wchodzi mi ten drugi przeskok. Kurwa na koniec, no. Jak już wszystko ładnie przyjadę, to nie wchodzi mi ten skok taki... No ten taki, wiesz, po tych platformach śmiesznych. No, to właściwie to się da chyba tą jedną platformę nawet pominąć, jak dobrze skoczysz. No właśnie to próbuję zrobić, tylko jakoś tak... Potem mi nie siada, żeby nie wpaść w poślizg.
To nawet taki lekki pocisk byłby skazany. Się lekki, nie za mocny, nie? Żeby. Żeby się nie wyhamowało, ale. Kurwa, jak miałem to. Ja pierdolę, co tu się wydarzyło w ogóle? Co tu się wydarzyło? Ej, czemu mnie nikt nie może objechać? Co jest? No bo to jest dzika plansza. Ale przecież ja tu. Dzikie stanty. Ja tu samo przejechałem strasznie. Ach, nie, już nie poprawię. No weź. No raczej nie słabo, no. No weź, F12, jo! No raczej nie słabo, no, skoro ci nikt nie może objechać. Piękne F12, także tak. Ja wam dziękuję, moi drodzy widzowie, za obejrzenie tego odcinka. I na razie pa. Jo.